Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich, a nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani niech się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i znów przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto słowo Pańskie. Umiłowani Chrystusie Panu, bracia i siostry, kiedy wsłuchujemy się w dzisiejszą Ewangelię i rozważamy Chrystusowe słowa o pokoju, wówczas możemy dojść do wniosku, że Pan Jezus, mimo iż sam tego nie doświadczył osobiście, jednak doskonale rozumiał, czym jest wojna, czym jest zabijanie ludzi, czym jest nienawiść. Dlatego pragnął pokoju i bardzo często o nim mówił. Wielokrotnie też, rozpoczynając spotkania z ludźmi, spotkania z uczniami, rozpoczynał je od słów: pokój wam. I również w dzisiejszej Ewangelii czytamy słowa skierowane do apostołów w czasie ostatniej wieczerzy. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Jaki pokój chce nam dać Pan Jezus? Przede wszystkim, czy tylko pokój zewnętrzny? Owszem, pragnieniem Jezusa było to, aby ludzie nie prowadzili wojen, aby nie zabijali się wzajemnie. Ale przede wszystkim Chrystusowi chodziło o to, aby ludzie w swoich myślach, w swoich uczuciach nie żywili względem siebie gniewu, złości, nienawiści, by wobec wszystkich mieli uczucie pokoju oraz życzliwości i wzajemnej miłości. Ojciec Święty Jan 23 mówił tak, że pokój nie może zapanować na świecie, jeżeli wcześniej nie znajdzie zamieszkania w sercu człowieka. Człowiek, który oddał serce swoje Bogu, jest w stanie zanieść pokój również i do drugiego człowieka, i także pomiędzy narodami. A Panu Jezusowi zawsze chodziło o serce człowieka, o to, aby tam było więcej dobroci, życzliwości, wzajemnej miłości. Pokój Chrystusowy opiera się na wypełnianiu Jego Ewangelii, na życiu wiarą w Boga w naszej codziennej egzystencji. Amerykański pisarz Charles Swindoll w książce pod tytułem Latający bliżej płomienia opisuje pewne tragiczne wydarzenie z jego życia. Otóż pewnego dnia, w środku dnia, zadzwonił telefon. Okazało się, że jego córka Klara miała wypadek. Jej nogi były bezładne, również ręce. Ponadto nie mogła poruszyć palcem u rąk ani u nóg. Żona jego była poza domem
a on jadąc do szpitala modlił się i wołał do Boga i płakał jak małe zagubione dziecko. Prosił go i błagał, aby był przy jego córce, aby dał jej moc, aby dobrze pokierował zabiegami medycznymi. Był bliski rozpaczy i modlił się i błagał Boga o pokój serca. To było jego jedyne dziecko. Prosił Boga o siłę i moc, o pokój, by nie zwariować w tej trudnej dla niego sytuacji. Jak sam opisuje, w czasie tej żarliwej modlitwy odczuł on niesamowitą, niewiarygodną obecność wręcz Pana Boga w swoim życiu, że Bóg napełnił jego serce pokojem. Im bardziej zbliżał się do szpitala, tym bardziej czuł wewnętrznie, że wszystko będzie dobrze, że Bóg go nie opuści. Pisze tak, kiedy w szpitalu Klarze udzielono pierwszej pomocy, wiedzieliśmy, że będą problemy. Miała ona uszkodzony kręg szyjny. Jednakże wierzyliśmy, że z Bożą pomocą się uda. Trudno mi opisać to wszystko, co się dało, pisze Charles Swindoll. Ale razem z żoną, poprzez modlitwę, poprzez takie wielkie zaufanie Panu Bogu, doświadczyliśmy wtedy wielkiego pokoju serca i wielkiej wiary, wielkiego takiego przeświadczenia, że wszystko się dobrze ułoży. I tak też się stało. Córka po wielu miesiącach leczenia w końcu wróciła zdrowa do domu. To właśnie Pan Bóg może i chce obdarzyć każdego z nas swoim pokojem. Lecz aby On zapanował w naszych sercach, potrzeba naszej wiary, potrzeba naszego zaufania, naszej gorącej modlitwy, ale potrzeba przede wszystkim dobrego i mądrego życia, życia opartego na Ewangelii Świętej, na nauce Jezusa Chrystusa. Poeta Petrarka mówił, że pięć wielkich wrogów pokoju może wejść do naszego wnętrza. Są to chciwość, nadmierna ambicja, zawiść, złość, pycha. Jeśli wypędzimy tych wrogów, będziemy się w naszym sercu cieszyć pokojem. Te negatywne wartości bowiem zamykają nasze serca na Boga i na Jego dar pokoju. I wtedy nasza dusza, nasza rodzina, nasze miejsce pracy i nasze otoczenie staje się piekłem, gdzie każdy walczy z każdym. Święty Franciszek, jeden z najpogodniejszych, najradośniejszych świętych, w bardzo trudnych sytuacjach potrafił zachować niezmącony pokój w swoim sercu. I modlił się też o to bardzo żarliwie. Mówił tak: Bóg uczynił nas narzędziami pokoju. Gdzie jest nienawiść, siejmy miłość. Gdzie obraza, wybaczenie. Gdzie jest wątpliwość, dajmy wiarę. Gdzie rozpacz, roztaczajmy nadzieję. Gdzie jest ciemność, siejmy jasność. Gdzie smutek, tam dajmy radość. Moi drodzy, może wielu z was powie, że słowa tej modlitwy są takie piękne, wspaniałe, ale takie mało realne, mało możliwe do zastosowania. Wręcz przeciwnie. Przykładem bowiem takiej postawy i takiego postępowania dla olbrzymiej większości z nas są właśnie nasze mamy. Dzisiaj obchodzimy Dzień Matki. Przez naszą modlitwę, pamięć, przez składane życzenia dziękujemy wszystkim mamom za ich trud i poświęcenie, za miłość, dobroć i ten pokój serca, jakimi nas obdarzali. Pomyślmy dziś o tych, które dały nam życie, które poczęły nas, nosiły pod swoimi sercami, które nie przespały wielu nocy, gdy byliśmy jeszcze mali, które zawsze otaczały nas swoją miłością, które choć może do tego się nie przyznają, bardzo często modliły się za nas.
i modlą się dalej. Podziękujmy ich częstokroć zapłakanym z naszego powodu oczom. Przeprośmy za zszarpane nerwy. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, kim dla niego jest matka. Każdy wie, za co ma przeprosić i za co podziękować. Dla każdego dziecka mama to ta najładniejsza, najbardziej serdeczna, dobra, najbardziej kochana. I choć może dziś przygniata ją ciężar choroby czy wieku, może jej twarz przeorały już dawno bruzdy zmarszczek, taką pozostanie. Najlepszą, najpiękniejszą, najserdeczniejszą, najbardziej kochaną. Jeśli już odeszła spośród nas, pomódl się za nią, aż zabolą cię kolana. Jeśli jesteś daleko, zadzwoń, złóż życzenia. Masz samochód, odwiedź ją. Mieszka tutaj, idź do niej. I za wszystko, cokolwiek, kiedykolwiek zrobiła dla ciebie, za to, kim dla ciebie jest, ucałuj jej spracowane dłonie. A jeśli odeszła, wyszeptaj: zdrowaś Mario i wieczny odpoczynek. Amen.